urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Serdecznie gratuluję panu prezydentowi i proszę o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani prezydent, panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy komiani, a przede wszystkim chciałem też podczas tej pierwszej uroczystej sesji Rady Miasta Chełm podziękować za okazane zaufanie i jednocześnie zapewnić, też zadeklarować, że chciałbym, żeby ta sesja była, żeby ta kadencja Rady Miasta była ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi. Chciałbym, żebyśmy wszyscy współpracowali dla dobra naszego miasta, żebyśmy wspólnie pracowali na rzecz Chełma i dalej kontynuowali to, co dobre, a resztę rzeczy, żebyśmy wspólnie jak najlepszy sposób wykonywali. Chciałbym też podziękować pani prezydent Agacie Fisz za 12 lat ciężkiej pracy na rzecz naszego miasta. Chciałbym podziękować wszystkim parlamentarzystom, którzy pracowali na rzecz Chełma, w szczególności pani marszałek Beacie Mazurek, i jednocześnie prosić, że jeżeli państwo mają jakiekolwiek inicjatywy, jakiekolwiek pomysły, to ja jestem zawsze dostępny, bo jestem prezydentem wszystkich Chełmian, niezależnie od tego, jaką legitymację partyjną noszę. Nie będzie żadnych podziałów, chciałbym to jeszcze raz bardzo gorąco podkreślić, bo w czasie kampanii również pojawiały się takie głosy, że będzie podział. Nie, żadnego podziału nie będzie. Wszyscy ciężko pracują na rzecz miasta. Dlatego chciałbym też państwa poinformować, że stworzymy do końca grudnia strategię rozwoju naszego miasta na lata 2019-2024. Chciałbym zaprosić wszystkich przedstawicieli klubów, które są w obecnej kadencji Rady Miasta, wszystkie osoby zaangażowane, mieszkańców, do tego, żebyśmy razem tą strategię przygotowali. Od przyszłego tygodnia zacznijmy nad tym pracę. Jednocześnie w przyszłym tygodniu, we wtorek, poinformuję, kto zostanie wiceprezydentem naszego miasta oraz przedstawię założenia programowe mojej kadencji. To znaczy to, co obiecałem w kampanii wyborczej, będę szczegółowo wyjaśniał, w jakich terminach konkretne rzeczy powstaną. Dla mnie najważniejsza jest wiarygodność i to, co obiecałem, w kampanii wyborczej, to zrealizuję. A państwa proszę o wsparcie i pracę ponad podziałami politycznymi na rzecz naszego miasta. Wszyscy jesteśmy chełmianinami i wszyscy będziemy ciężko pracować dla Chełma. Bardzo dziękuję i liczę na owocną współpracę. Thank you.